Państwu, Mirosław Arek, Studio Polaków. Dzisiaj nie będzie o miłości, dzisiaj będzie z powrotem polityka i o tym, że Trzecia Rzeczpospolita Polska to syjonistyczna firma. Szanowni Państwo, ale zanim dojdę do tego, skąd to w ogóle jest, chciałbym Państwu przypomnieć takie słowa pana Morawieckiego, który wypowiedział to w Telewizji Polskiej 19 października 2017 roku. A słowa jego zacytuję: jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Mało tego, wypowiedź, to znaczy minister cytował wypowiedź jednego z dziennikarzy Bloomberga, który taką opinię wyraził właśnie o Polsce. Aczkolwiek wcale temu nie zaprzeczał, tak? Wprost przeciwnie, potwierdził to i logicznie zaargumentował. Oczywiście pan Morawiecki nie posuwa się tak daleko, aby wymieniać oprawców Polski, jednak ta wypowiedź jest bez precedensu. Minister wskazuje na obcy kapitał i teraz proszę posłuchać. Cytuję to dokładnie. Szereg przedsiębiorstw przeszło w sposób grabieżcy w ręce prywatne, które też nie potrafiły wielu firm rozwinąć i one zostawały w stadium upadku, w bankructwie, a często też powodowały, że było to zwykłe przejęcie udziału w rynku przez firmy zagraniczne. Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Jednak obcy kapitał ma swoje imię. To nie są ufolutki, tylko prywatne organizacje i banki. Po II wojnie światowej, jak mówi historyk Leszek Żebrowski, Polską rządzili komuniści żydowscy, a po 1989 roku podzielono Polskę pomiędzy USA, Rosję i Niemcy. Jednak najwyższy wpływ na gospodarkę Polski ma żydowska masoneria i wszyscy o tym doskonale wiemy. Szanowni Państwo, na stronie odkrywamy.zakryte.com znajduje się taki fajny link, który umieszczę również pod filmem, gdzie jest wyraźnie napisane na pierwszej stronie: Trzecia RP to syjonistyczna firma zarejestrowana w USA o numerze 00007-9312. Zjeżdżamy dalej i patrzymy, co tam piszą. Proszę zapoznać się z dokumentami, które zawarte są pod tym numerem rejestracyjnym. Okazuje się, że sprzedano nas za rządów SLD PSL w 2002 roku, a dokładnie zawiązano spółkę pod adresem polskiego konsulatu w Nowym Jorku, która ma prawo sprzedawać polskie zadłużenie. To już kiedyś było omawiane w niektórych, przez niektórych youtuberów, ale no niestety przeszło jakoś nam to wszystko bokiem. Teraz bomba. Najnowszy dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów. To też po internecie bardzo często krążyło. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle my, Polacy, nic nie robimy. Pozwalamy tym palantom na robienie sobie wszystkiego, co im się żywnie tutaj u nas w domu podoba. No ludzie kochani, zacznijmy myśleć jak suwereni. Bądźmy suwerenami. Bądźmy panami wreszcie u siebie w domu. Każdy, kto kupi, może stać się właścicielem kawałka Polski. Rozumiecie to? Bankierzy robią sobie sami pieniądze z powietrza i biorą sobie Polskę we własne ręce. Myślicie coś, czy nie myślicie w ogóle już nic? Wiadomo, po co to zostało stworzone i kto to kupi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najwyższy czas wezwać Polaków do wycofywania pieniędzy z banków. Nie ma na to czekać. W każdej chwili te pieniądze mogą być przejęte przez rząd okupacyjny spod niebieskiej gwiazdy. Szanowni Państwo, ja dodam ten link do tego filmu. Więcej mówił o tym wszystkim nie będę. Macie swój rozum. Potraficie, myślę, że logicznie myśleć. Tutaj kieruję szczególnie słowa do Polonii. Ludzie, zacznijcie wracać do Polski i chodźmy, zróbmy z tym dziadostwem cholernym tutaj wreszcie porządek. Ja zostawiłem swoją firmę, ja zostawiłem piękne mieszkanie, ja zostawiłem klub muzyczny, który zaczynał się fajnie rozwijać. Ja zostawiłem wszystko po to, aby się wrócić i zacząć o tym mówić. Po to, aby zrzeszać ludzi koło siebie i wokół tego wszystkiego.
Zróbmy wreszcie z tym dziadostwem porządek, bo to jest nasz kraj, nasz dom, nasze miejsce. Jesteśmy Polakami, Słowianami. Jeśli Żydzi czepiają się holokaustu żydowskiego, to może zróbmy komitet i zacznijmy czepiać się holokaustu słowiańskiego. Holokaustu Polaków. Co wy na to? Zapraszam serdecznie wszystkich do współpracy. Stowarzyszenie Polacy Słowianie Patrioci. Nasz e-mail to stowarzyszenie.psp@protonmail.com i numer telefonu +48 5060 997. Dla Państwa ze studia Polaków Mirosław Arak. Czołem!